Cześć, z tej strony Ziwak i witam Was w takim bardzo krótkim filmiku, który ma posłużyć jako poradnik wgrywania moda NRAAS. Na początku tak, pliki znajdują się albo na stronie podlinkowanej w opisie, to znaczy ten plik z głównym modem, albo po prostu wrzucę na jakiś serwer i też wrzucę Wam linka tych moich plików w opis. I teraz tak. Ja mam tego moda wgranego po polsku, ale szczerze mówiąc nie polecam Wam tej opcji, bo wydaje mi się, że polska wersja tego moda jest bardziej nieczytelna niż angielska. Ja Wam wrzucam w opisie, tak jak mówiłam, te pliki i ja je ściągnęłam jakby przed zrobieniem tego poradnika, ściągnęłam te pliki i wgrałam sobie na save'a, ale ja mam cały czas po polsku. One powinny być po angielsku, więc jeżeli ktoś z Was skorzysta z tego poradnika, to bardzo Was proszę, napiszcie mi, czy macie wersję po polsku, czy po angielsku. Powinniście mieć następujące pliki. NRAAS Story Progression Package i Resource CFG. Macie? To teraz kolejny punkt. Możecie w kolejnym oknie czy coś, ale wejść sobie w moje dokumenty. W moich dokumentach znajdujecie folder Electronic Arts. Następnie klikacie The Sims 3. Utworzycie, jeżeli nie macie tego katalogu, bo jego trzeba utworzyć. Jeżeli nie macie tego katalogu, no to tak jak mówię, musicie go utworzyć, bo jego tutaj nie ma, tak? Jeżeli nigdy nie wgrywaliście modów, to tutaj nie będzie tego katalogu. Więc musicie... Tylko tego mi nie nagra niestety, bo nagrywa mi okno. Ale musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy, kliknąć nowy, potem folder i no i tworzycie wtedy sobie nowy folder o nazwie Modysy. Ale ja już nie tworzę, bo ja już taki mam. Po utworzeniu wchodzimy sobie w niego i teraz tak, do folderu Mods wrzucamy ten pliczek Resource CFG. Co Wam podałam. A w tym folderze Mods, ja Wam pokazuję, Wy tu nie widzicie ścieżki, ale w tym folderze musimy utworzyć kolejny folder o nazwie Packages. Jeżeli go utworzycie, to tutaj wrzucacie NRAAS Story Progression Package. Ten pliczek to jest ten najbardziej podstawowy. Tam ten NRAAS ma więcej jakichś takich modów na coś innego. Nie za bardzo się tym interesowałam. Będzie druga część tego poradnika, gdzie porozmawiamy sobie o opcjach, które można ustawić dokładnie w tym modzie. Ale to wydaje mi się, że tak pod koniec tygodnia. Teraz pokażę Wam, co się po wgraniu dzieje. Znaczy, po czym widać, czy ten mod Wam się wgrał. Pierwszym objawem tego, że mod działa, powinien być taki komunikat zaraz po włączeniu Simsów. Czyli znaleziono skrypty nastroju, packages NRAAS Story Progression Package. Mówimy tak, ok, przyjmujemy i wejdę teraz do mojej rodziny i pokażę Wam tylko podstawową rzecz, czyli gdzie zarządzać opcjami. Dobra, jestem już u mojej rodzinki, z której nagrywam serię na kanale, ale wchodzimy w tryb miasta, klikamy w ratusz miasta i NRAAS. I tutaj mamy opcję Story Progression. Ja, jak widzicie, mam po polsku. Ja radzę Wam, żebyście mieli po angielsku, bo jednak ciężko się tu połapać, jeżeli jest po polsku. Więc nie wiem jaki Wam tam podałam plik. Ponieważ u mnie on działa po polsku, ale ściągałam go ze strony angielskiej, więc powinien być angielski. Dobra, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się na coś przydał i że Simsy Wam działają. Jeżeli nie, to piszcie, poradzę, postaram Wam się jakoś pomóc. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, buziaki i cześć!